poszliśmy z tego miejsca, gdzie ten helikopter lądował, do klasztoru, bo pod Jasną Górę, bo tam miała być ta wielka msza właśnie, tak? No i szliśmy i jak żeśmy już szli aleją Najświętszej Marii Panny, to wydawało nam się, że już jest tak spory tłum ludzi szedł, już taki ciąg ludzi szedł tą aleją. Jeszcze nie taki bardzo gęsty, ale już tak widać było ten żywioł ludzki idący w kierunku Jasnej Góry. No i odważyliśmy się ten transparent rozwinąć. I wtedy znaleźliśmy takich różnych pomocników. Nawet ksiądz jeden w sutannie, że no bardzo to piękna inicjatywa, że to bardzo dobrze, że może nas ręce bolą, żeby pomóc nam ponieść ten transparent, to my tam nie bardzo, tam jakiś chłopak w końcu jakimś facetowi daliśmy tam ponieść te drzewce tego transparentu, a to się potem okazali, jak już byliśmy tak na wysokości, już stosunkowo niedaleko Jasnej Góry, tam były te domy, podwórka już Alei Marii Panny, to się okazało, że to wszystko było ubecja. Że to była ubecja. I oni nam ten transparent tam porwali, zwinęli nam i zaczęli uciekać do bramy, przez bramy. My za nimi szarpaliśmy się tym transparentem, trochę tam żeśmy się tam pobili z nimi lekko w tej grupce, ale nie było z nami najsilniejszego od nas Dotka. Włodka Winciorka, który był kierowcą, miał tylko jeden dzień wolnego w pracy. I potem mówiłem, Dodo, jakbyś ty był z nami, to byśmy dali im radę. Ale tak byliśmy już wtedy w osłabionym składzie. Byłem tylko ja, Jurek Petryniak, Zbyszek Duszak, Janusz Goryl nieżyjący i Zbyszek Oziewicz. Zostaliśmy tylko z kijami, czy może z jednym kijem, już nie pamiętam, czy już nieważne to było, prawda, nieważne. Ale zobaczyliśmy, że nas jest czterech, że nie ma nas pięciu. Że byłem tylko ja, Jurek Petyniak, Janusz Goryl i Zbyszek Duszek, a Zbyszka Ojewicza nie ma. Myśleliśmy, czy nam go gdzieś zwinęli, a już widzimy, że oni są wokół nas. Już my stoimy, zastanawiamy się, co dalej robić i idziemy pod ten klasztor jasnogórski, ale widzimy, że oni są nas i myślimy, co tu robić. Myślimy, że jak wejdziemy w ten tłum na placu pod klasztorem, no to się tam urwiemy nim. No i idziemy tam, i tam już ten tłum był duży, to było już wielkie zgromadzenie, około może miliona, wielkie zgromadzenie. To wszystko inaczej wyglądało, nie było tam, park nie był jeszcze płotem odgrodzony, była naturalna, ten park był wypełniony, ten tam gdzie drzewa rosną, cała ta przestrzeń przed Jasną Górą. Już ludzi było pełno, naprawdę pełno. Do Częstochowy przyszedł wielki już tłum, większy nawet może niż na krakowskim przedmieściu tej młodzieży warszawskiej, tak? Ale jak my byliśmy w jakimś sektorze, to oni byli koło nas, ci ubecy wszyscy. Tam taka grupka ubeków, myśmy poznawali ich, bo oni już tak... I wtedy myśmy z tego sektora przeciskali się przez ludzi gdzie indziej i oni nie szli za nami, ale jak byliśmy gdzie indziej, to po paru minutach, dziesięciu tego, oni znowu przychodzili do nas. Jak? Zachodziliśmy w głowę, jak oni wiedzą, gdzie my jesteśmy? Jak oni wiedzą, którędy, do którego sektora idziemy? My sami nie wiedzieliśmy, gdzie idziemy. Rozumiesz, tak? Tak parę razy zmienialiśmy miejsce, oni zawsze byli koło nas. I wtedy pomyśleliśmy sobie, no dobra, jak się ludzie rozejdą, to nas zwiną. Bo jak był tłum ludzi, to oni nie chcieli robić tam awantury, nie chcieli. Rozwiną. I podeszliśmy wtedy do furty klasztornej z boku i temu furtianowi mówię, proszę ojca, my tu byliśmy wczoraj, byliśmy takim transparentem Wiara Niepodległość w Warszawie. Przyjechaliśmy ten, opowiadam tą historię prawdziwą. Opowiadam, że i tu są panowie ubecy, którzy nam porwali ten transparent i jeszcze jeden z nas, kolega, zaginął. I nie wiemy, czego nam porwali, czy po prostu zginął tego i chcielibyśmy, nie wiemy, co z nim zrobią i chcielibyśmy wejść na klasztor i tam upomnieć się o niego, o tego naszego przyjaciela, o tego naszego kolegę. No i ten furtian nas wpuścił. Uwierzył mnie, bo ja mu tam opowiadałem z Jurkiem,
tak, bo tak, uwierzył mi i wpuścił nas do tego klasztoru. I w trakcie, a jak on nas wpuścił, to ci ubecy chcą iść za nami. A on się pyta, czy oni są, to od pana, od panów są? Nie, to ubecja, to jest B. To proszę ich nie wpuszczę. I on im zamknął te drzwi. Już mówię, nie, panowie, nie, to tutaj tylko... I jak weszli do tego klasztoru, to traktował nas tam, ten Furtian nas tam jakby był naszym takim jakby przewodnikiem. I my weszliśmy wtedy na miejsce tam, to gdzie papież był, gdzie kardynałowie byli. Ja nawet się tak bałem tego, bo staliśmy koło papieża, nie wiem, parę metrów, czy parę, no, parę kroków niemalże. I byliśmy aż przestraszeni, że nas nie rewidowali, nie nic, przecież mogliśmy mieć jakieś, że to takie, to było jeszcze przed zamachem, to było przed zamachem na papieża, prawda, w Rzymie, który był później, prawda, ten zamach na papieża, rok później, prawda, no no i byliśmy właściwie no, w tym jądrze i wtedy widzieliśmy, że na murach, bo msza trwała, wszystko, a na murach widzieliśmy, że siedzą ubecy z walkie-talki, z telefonami komórkowymi i wtedy zrozumieliśmy, że ci ubecy na murach dawali tym ubekom, co nas obstawiali, gdzie my jesteśmy, informacje, bo wszystko widać jak na dłoni i oni wtedy podchodzili do nas i zrozumieliśmy, jak oni zawsze nas znajdowali, że nas znajdowali. No i staraliśmy się, żeby ktoś ogłosił przez megafon, że tam zginął człowiek, że z transparentem, że szukamy, że nazywa się tak i tak, nazywa się Zbyszek Oziewicz, że jest doktorem, że jest fizykiem i że jest z Wrocławia. Chcieliśmy to powiedzieć, no ale nie mogliśmy się z tym przebić. I wtedy on mówi, ten Furtian, który nas puścił, wiecie panowie, mówi, to nie wygląda tak różowo, to wśród naszych braci są agenci. To tutaj pełno agentów jest w tym naszym klasztorze. To nie przebijecie się z tym, tą swoją wiadomością. No i zastanawialiśmy się, co robić. I wtedy tak, msza się skończyła, papież pojechał do chyba Świętej Barbary, do kościoła Świętej Barbary i wtedy jak papież wyjechał, to przed klasztorem tak rozluźniła się ten tłum się rozluźnił, bo większość tam poszło w kierunku Świętej Barbary, tak, ale część zostało. I wtedy postanowiliśmy się dowiedzieć, że może ten nasz kolega gdzieś tam się wymknął i poszedł do domu, stracił z nami kontakt, poszedł tam, gdzie spaliśmy i podzieliliśmy się, nas czterech było wtedy, czterech było w tym klasztorze, tak? I wtedy podzieliliśmy się na dwie grupy. Wtedy ja z Zbyszkiem Duszakiem zostałem na górze, a Jurek Petyniak z Januszem Gorolem powiedzieliśmy, żeby wyszli żeby biegli. I oni, jak wyszli z tego klasztoru, ten sam Furtian cały czas był, wypuścił ich, tak, z tego klasztoru, i żeby nam potem powiedzieli, jak wrócili, co tego. I oni wyszli, jak wyszli, zaczęli biec przez ludzi, roztrącając ludzi. I ci ubecy, którzy tam, bo myśmy najpierw patrzyli, może inne wejścia, ale wszystkie wejścia były przez ubecy obstawione. Wszystkie. Podchodziliśmy pod inne wejścia, bo tam wejścia są bardziej takie. Wszystkie wejścia były obstawione. No to jak wyjdą ludzie, to nas zwiną, myśleliśmy, tak? No albo, bo na noc ten Furtian mówi, że ja was nie mogę tu zostawić na noc w klasztorze, że to niemożliwe, że to się nie da. No i wtedy zrobiliśmy taki manewr, że oni wyszli, ci Zbyszek, ten Janusz Kolor, Jurek Petyniak wyszli i zaczęli biec przez tłum ludzi, roztrząsając tych ludzi. Tam starsze kobiety, biegli, a za nimi biegli ubecy. Ale to odium tego tłumu, odium tych ludzi się koncentrowało na tych ubekach. No bo oni biegli, oni pierwsi krzywdę robili tym ludziom, a tu za nimi jacyś drudzy wariaci biegną znowu przez tłum. Więc ci ludzie na tych ubeków już napadali. I to wstrzymywało tą pogoń tych. I oni uciekli do tego parku i uciekli tym ubekom. Uciekli, poszli do domu i dowiedzieli się, że on tam wrócił i pojechał do gdzieś tam dalej, do Zakopanego, czy gdzieś tam pojechał, że jest, że wszystko jest dobrze. I wrócili, nam to powiedzieli.
jak nam to powiedzieli, no to wtedy myśmy, jak już potem przyszła znowu masa ludzi na to błogosławieństwo papieża wieczorne, tak, na to wieczorne błogosławieństwo, no to jak się skończyło, już taka szarówka się robiła, już była gdzieś 8-9 godzina, już się robiła szarówka, późny wieczór, tak, no to wtedy ludzie zaczęli już wychodzić i myśmy tą samą techniką w czwórkę, tak samo pożegnaliśmy z tym Fortianem i tak samo przez tą samą główną bramę wyszliśmy i w czwórkę razem biegliśmy pierwsi, a za nami biegli ubecy. I tak samo uciekliśmy im. Tak samo oni tak znali już drogę, ci dwaj pierwsi, co już znali dokładnie drogę, też do tego lasu, w ten las, ten park ten otaczający klasztor potem, w te drzewa, tak, w te zarośla. I oni, zgubiliśmy ich i nie poszliśmy wtedy już do żadnego domu tam tylko poszliśmy na dworzec, ale nie na dworzec, bo na dworcu baliśmy się, że nas znowu będą ubecy tego, tylko tam, gdzie te pociągi do kolejarzy, gdzie pociągi będą podstawiane do Wrocławia. I kolejarzom powiedzieliśmy, by nas wprowadzili do takiego pociągu na bocznicy. Oni nas wprowadzili bez żadnego biletu, nic. I jak ten pociąg zajechał na dworzec częstochowski, to do tego pociągu tak dobili ludzie, że to w ogóle był taki ścisk, taka ciżba ludzi. Ten pociąg był tak załadowany i dojechaliśmy do Wrocławia nierozpoznani i to już niestety bez transparentu. I wtedy postanowiliśmy uszyć drugi transparent, taki sam, dokładnie, nie taki sam, tylko ten był jednostronny, a postanowiliśmy uszyć dwustronny. Ten był tylko z przodu, Wiara Niepodległa, tam było odbicie, tak? Taka podwójny taki transparent znowu uszyliśmy, Wiara Niepodległość i jechać do Krakowa na ostatnie pożegnanie.